ain't recorded nothing, cause I'm just focused right now, man. So, hey, welcome to the vlog, man. About to be a hell of a show, man. Hell of a show, man. Look where we're playing at. Let's get it. I about busted my ass earlier, though. Rozpoczynają. 26 yarda od swojej od swojego pola punktowego i mamy podanie do Eryka Monkowskiego, ale niestety podanie. To dużo czasu ma Nigruny. Próba drugiego podania i w ostatniej chwili znakomita interwencja. Interweniował gracz Wars. Ale na razie nie wygląda to źle. Znowu mamy długie podanie, mamy wolną zagrywkę i to jest złapane podanie Aaron Jones. A przepraszam, to był numer 80 Janka. Medal za Mistrzostwo Polski. Teraz mamy piłkę oddaną do Aarona Jonesa. Aaron Jones od Jonesa w sezonie i też Aaron Jones wykonuje podwyższenie, ale jest ono... Wydaje, że wejdzie i porozgrywa sobie. Natomiast mamy akcję powrotną Warsaw Eagles. Chyba widzimy go ustawionego tu skrzydłowy. Score is currently 7-0. 6-0 actually, bought the kick. I returned it, had a good return. Offense about to get a third and short. Hey, but I'll lock back in a few minutes. I'm locked in right now. Nie kilka razy, że potrafi rozgrywać ofensywę i dobrze podawać, i to jest pierwsza próba. Że bardzo często rozgrywający wykorzystywał go. No i ładny bieg, masz rację, Karol, że rzeczywiście ten... Ściągnięto Daltona Jamesa, no i bardzo Eagles sobie dużo po nim obiecują. Znów złapana piłka właśnie przez Daltona Jamesa, od początku już też przez zagranie, mówię państwa. Znów chyba ta sama akcja, którą przed momentem Eagles wykonali i to jest... To nie jest jeszcze przy... ...grających. I ponownie Dalton James. Zatrzymał. Próba zagrania na szybkości, Dalton James. Jest to touchdown. To są pierwsze punkty. Pierwsze punkty Lowlanders tracą przeciwko Eagles. Eagles zdobywają pierwsze punkty w sezonie. Tym razem udało się tych kilka yardów zdobyć. Teraz pod presją jest wygląda piłka. Jest... Hubert Mukarter. Podanie tego zawodnika w spotkaniu. Dobrze to wygląda. No nawet te podania, które teoretycznie nie są dla nich łatwe, bo też trzeba przecież bardzo, bardzo długo w różnych rolach. No i piłka złapana przez Rafała Królewskiego. Trzeba się zmobilizować. No i taka klasyczna. Klasyczny, można powiedzieć, piłka opuszczona. Mikołaj Pawlaczyk trzyma brajkę, piłka zdobył. Zdobył. Mieli trzecią próbę i około 2 yardów od... Oh shit, here we go again. Jones uderzył piłkę w sposób taki, że ta zameldowała się w polu punktowym. No i teraz była szansa, da, być może statystyki nie wpisują. No właśnie piłka, teraz Królewski. Piłka oddana do Rafała Królewskiego. No i sporo tych yardów po złapaniu piłki. Tak zwanych yards after catch, jeśli chodzi o... Ale zobaczmy to o tym, o czym też wspominałeś. Sporo bloków, też zawodnicy. Zysku zagrania rozgrywającego tak zwany quarterback draw. I teraz no, taki kontest. Dlatego dobrze, że jest tutaj dla Białostoczan na boisku. 15 yardów zysku. I jesteśmy już 30 yardów od pola punktowego. Cieszę się, że on dostał wówczas tę nagrodę, bo no nie jest to, zawsze powiedziałbym taki, Karol, mistrz yards after catch, tu kolejny raz, no i kolejny raz problemy, jeśli chodzi o takie fundamenty, jeśli chodzi o tackle, no to była próba wybicia piłki, ale raczej no, w tej sytuacji powinno się... Też jest jedną z historii, z legend.
legend Oakland Raiders, teraz bo oczywiście Reginald Landers jest gospodarzem, a goście z Warszawy teraz próbują akcji powrotnej. Akcja biegacza. Tak jest. Znów właśnie wykorzystanie szybkości na zewnątrz Daltona Jamesa. Niektórzy też w tych spotkaniach nie wygrywali wiele. No, trzeba przejść pewne etapy, a tutaj widać, że to warto w ten sposób to boisko rozrysować i znosić nowym kickerem. Zawodnik. I zablokowana. 7-7, czyli jest znów fantastyczny. Sander Bargiel. Bardzo takie proste podanie do znów Daltona Jamesa. Upewniony. No jak sobie to 6-7 z Giants. Długie podanie nie trafi. Tak zwane, to mógł być Buffett Punt, jak mówi Amerykanie, ale tylko opanowana. Rywalem? No zobaczymy, bo tu robi się bardzo ciekawie. Może Warsaw Mass, może Tychy Falcons. To treningówka i ketano! I feel so disrespected, bro. Like, it's not even funny, bro. Score, bro. Oh, well, I mean, I'm gonna conclude the video because I usually forget to conclude it because I be so pissed after the games. But thanks if you made it this far in the video. I didn't really vlog much because I was focused, but I'm in the middle of the field right now. It's a great feeling to actually play in a stadium like this, bro. Feels just like I'm back at home. It's a blessing for sure, and I'm glad to be able to do what I do, and I love my job, but I want to win. I want to win games. Other than that, take care, be blessed, stay safe out there. Love y'all. I'm so heated right now, bro. Oh, what's up? Hey, so we walking out the field one last time. I actually busted my butt right there, bro, earlier today. I almost hurt my leg again. But yeah, fuck. Excuse my French. Man. But at the end of the day, man, it's been a great experience playing like in a stadium like this, bro. Like, bro, this is like legit. And then we have like our own lockers, bro. We got a defense locker and an offense locker. But yeah, bro. I got some Zegzuka. The it, I mean, I'm gonna edit that part out. I got a Polish yeast bread that tastes like cake. I don't know what it is, but it's a dish set. It's basically flour, yeast, milk, and sugar. Zezuska! Yeah.